Sport w Republice. Rafał Kacprzak, dobry wieczór Państwu. Zaczynamy od najświeższych i bardzo dobrych wieści z Lillehammer, gdzie przed paroma chwilami dobiegł końca konkursy w skokach narciarskich. Triumfatorem po skokach na 137,5 oraz 138,5 metra został Dawid Kubacki. Podium uzupełnili Anze Laniszek i Daniel Jofenik. W klasyfikacji rower Dawid Kubacki awansował z 7 na 4 lokatę, a liderem cyklu pozostał Halvor Egner Granerud. Lech Poznań walczy o ćwierćfinał Ligi Konferencji. Mistrzowie Polski muszą jedynie i aż obronić w rewanżu dwubramkową zaliczkę z pierwszego starcia z Jurgården. Lech Poznań w pierwszym meczu, a w szczególności w pierwszej jego odsłonie, pokazał klasę i zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Można śmiało powiedzieć, że premierowe 45 minut z Jurgården to najlepszy fragment gry Dumy Wielkopolski w obecnym sezonie. Tak grającego mistrza Polski chcemy oglądać, a wygrana 2-0 zdawała się być dla Szwedów najmniejszym wymiarem kary. Teraz jednak czas na rewanż na terenie rywala i choć zaliczka jest zaliczką, to nikt dziś Lechowi nic nie da za darmo. Absolutnie nie obawiam się o koncentrację moich piłkarzy. Już po meczu na Bułgarskiej powiedziałem drużynie, że wynik cieszy, ale to dopiero pierwsza połowa tego dwumeczu. Dziś musimy dokończyć naszą pracę. Wiemy, co musimy zrobić i jaki cel chcemy osiągnąć. Szwedzki zespół nie ma korzystnego bilansu w starciach z polskimi drużynami, ale i tak mimo wszystko nie podda się dziś bez walki. Jurgården podbudowany jest również ostatnim zwycięstwem w Pucharze Szwecji nad Malmę. Ponadto godny podziwu jest bilans meczów w Lidze Konferencji na własnym stadionie. Na 6 domowych potyczek rywal kolejorza odniósł 6 zwycięstw. Także nie brakuje u gospodarzy wiary w odwrócenie losów rywalizacji. Lech Poznań zaś nie wygrał żadnego ze 7 wyjazdowych spotkań w obecnym sezonie Ligi Konferencji, wliczając także kwalifikacje do tych rozgrywek. Na szczęście kolejorz ma 2 bramki przewagi, co stawia mistrza Polski w roli faworyta do awansu. Zespół Johna van den Broma, przypomnijmy, walczy o poprawienie historycznego wyczynu. Lech jest pierwszą polską drużyną, która w XXI wieku zameldowała się w drugiej rundzie fazy pucharowej europejskich rozgrywek. Znamy komplet ćwierćfinalistów Ligi Mistrzów. Grono najlepszej ósemki uzupełniły drużyny Realu Madryt oraz Napoli. Królewscy ograli Liverpool 1-0, natomiast lider Serie A 3-0 pokonał Eintracht Frankfurt, a jedno z trafień zanotował Piotr Zieliński. Piłkarze Realu Madryt jak powiedzieli, tak zrobili. Przejęli inicjatywę od pierwszych minut i raz po raz stwarzali sobie znakomite okazje do strzelenia bramki. Pierwsza odsłona to radosny futbol obu drużyn, bowiem nie mający nic do stracenia Liverpool wychodził z groźnymi kontratakami. Jednak to Los Blancos grali w sposób wyrachowany, cierpliwy i konkretny. Wyraźnie sprawiali wrażenie lepiej poukładanej drużyny. I choć długo na tablicy wyników widniał bezbramkowy remis, to w końcu gospodarze postawili na swoim i zamknęli losy dwumeczu. W 78 minucie do siatki Alissona po asyście Viniciusa trafił Karim Benzema i tym samym podopieczni Carlo Ancelottiego wygrali 1-0, triumfując w całej potyczce z Liverpoolem 6-2. To mógł być mecz pułapka, ale potraktowaliśmy to spotkanie bardzo poważnie. Dobrze weszliśmy w mecz, mieliśmy jasne pomysły na grę i dobrze to wszystko skończyliśmy. Wszyscy dobrze wiedzą, że naszym celem jest wygranie Ligi Mistrzów. Mocnym akcentem rewanżowe starcie zamknęło zaś Napoli. Klub spod Wezuwiusza ograł u siebie Eintracht Frankfurt 3-0 po 2 trafieniach Wiktora Osimena oraz jednej bramce z rzutu karnego Piotra Zielińskiego, co jest już 4. golem reprezentanta Polski w obecnej edycji rozgrywek. Tym samym lider włoskiej Serie A wygrał w dwumeczu aż 5-0 i po raz pierwszy w historii klubu wywalczył awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Awans ten znaczy dla nas bardzo wiele. Nigdy wcześniej w historii klubu nie było takiego osiągnięcia. Tworzymy nową historię, co jest nie lada wyczynem. Musimy jednak zachować też pokorę i nie dać się ponieść emocjom. Wyłoniony został w ten sposób komplet najlepszej ósemki Ligi Mistrzów. W ćwierćfinałach zobaczymy 3 drużyny z Włoch, 2 z Anglii oraz po 1 klubie z Portugalii, Hiszpanii oraz Niemiec. Losowanie par 1/4 finału rozgrywek jutro od godziny 12. Półfinał Ligi Mistrzów z polską drużyną, ależ oczywiście. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla pewnie pokonali w rewanżu Friedrichshafen. Wicemistrzowie kraju tym samym po raz drugi z rzędu zameldowali się w najlepszej czwórce rozgrywek.
Jastrzębski Węgiel w obecnym sezonie Ligi Mistrzów jest gigantem nie do zatrzymania. W fazie grupowej komplet zwycięstw przy zaledwie dwóch straconych setach. Bezpośredni awans do ćwierćfinału, a w nim pierwsze starcie wyjazdowe z Friedrichshafen, wygrane na 0 z tyłu. Wicemistrzom Polski w rewanżu u siebie do pełni szczęścia wystarczyły dwie ugrane partie. Podopieczni Marcelo Mendeza nie chcieli jednak pozostawić rywalom ze zachodniej granicy żadnych złudzeń, kto jest murowanym faworytem do awansu. Jastrzębianie byli o klasę lepsi w każdym elemencie gry. Postawili kropkę na D, triumfując pewnie 3-0, deklasując gości kolejno w setach do 14, 20 i do 16. Tym samym drugi awans z rzędu do półfinału Ligi Mistrzów stał się faktem. Rywalem Jastrzębskiego Węgla w walce o wielki finał rozgrywek będzie sensacja Ligi Mistrzów, a mianowicie turecki Halkbank. Wyeliminował on faworyzowane Lubeci Witanowa, a losy rywalizacji rozstrzygnęły się dopiero w złotym secie rozgrywanym do 15. A dziś wieczorem natomiast do walki o półfinał przystąpi mistrz Polski Zaxa Kędzierzyn-Kośle. Zespół Tomasa Samelwo zagra rewanż szlagierowej potyczki z włoskim Trentino. Pierwsze starcie u siebie Zaxa wygrała po tiebreaku 3-2. Dziś więc potrzebuje kolejnych trzech wygranych partii do awansu lub minimum dwóch, bo wszystkim zadecydował złoty set. Czy obrońcy trofeum podbiją dziś trydent i pozostaną w grze o trzeci z rzędu triumf w Lidze Mistrzów? Przekonamy się późnym wieczorem. Początek meczu o godzinie 20:30. Indian Wells wkroczył w decydującą fazę. Pierwszymi półfinalistkami turnieju zostały graczynka Maria Sakkari oraz wiceliderka rankingu Aryna Sabalenka. Wieczorem zaś do walki o półfinał wkroczy Iga Świątek. Maria Sakkari kontra Petra Kwitowa było najciekawiej zapowiadającym się starciem w ramach ćwierćfinału pań w tegorocznym Indian Wells. Kibice ujrzeli kawał znakomitego tenisa i byli świadkami niezwykle zaciętej rywalizacji. W pierwsze spotkanie lepiej rozpoczęła Czeszka, która zgarnęła premierową odsłonę 6-4. W drugiej partii obie tenisistki grały punkt za punkt, gem za gem. W kluczowym momencie serwis rywalki przełamała Sakkari, dzięki czemu wygrała 7-5 i doprowadziła w meczu do remisu. W trzeciej odsłonie graczynka wręcz zmiotła rywalkę z kortu, bowiem w nieco ponad 30 minut oddała jej zaledwie jednego gema i koniec końców awansowała do półfinału turnieju. Jej rywalką w walce o wielki finał zaś będzie Aryna Sabalenka. Rozstawiona z dwójką zawodniczka nie dała żadnych szans Amerykance Coco Gauff, którą ograła w dwóch partiach wynikiem 6-4, 6-0. Grała z Rumunką po trzysetowym boju. W Zoldeu w Andorze odbył się dziś ostatni w sezonie Super Gigant Pani Panów w ramach trwającego zwieńczenia Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. Dzień ten zdominowali reprezentanci Szwajcarii. Wśród kobiet najlepszą okazała się Lara Gutberami, która zapewniła sobie tym samym małą kryształową kulę w tej konkurencji. Podium zawodów uzupełniły zaś Włoszka Federica Brignone oraz Norweszka Ragnhild Mowinckel. W rywalizacji panów bezkonkurencyjny był dominator sezonu i dwukrotny mistrz świata z Courchevel Meribel Marco Odermatt. Miejsca na podium uzupełnili Austriak Marco Schwarz oraz Norweg Alexander Omotkilde. Dla Odermata natomiast to sezon doskonały. Szwajcar w tym sezonie zgarnie dużą kryształową kulę za Puchar Świata oraz dwie małe kryształowe kule za Slalom Gigant oraz Super Gigant. Jutro zawody drużynowe. Sezon zakończy się w niedzielę. Na dziś to wszystko. Dobrego wieczoru. Do zobaczenia.